Moi drodzy, człowiek raz spuścił dramę w ogóle z yy, wzroku, no i okazało się, że całkiem nieźle się rozwinęła i dzisiaj sobie o niej powiemy, zapraszam. Chodzi oczywiście o dramę Atorka i Karolka. Zróbmy sobie takie małe previously on drama, Atorka i Karolka. Bo może nie wyłapaliście, a może macie to w dupie, nieważne. W każdym razie sytuacja była taka, Karolek wypuścił sobie materiał w odpowiedzi na materiał Atorka, ponieważ Atorek powołał się na Cejrusa i stworzył ten ciapciak nasz materiał o wyborach w USA. Przesłanie tego materiału było mniej więcej takie. Ludzie sfałszowali wybory, rozumiecie? Sfałszowali wybory w USA, sfałszowane, rozumiecie? Bo, bo przecież Cyrus mówi, że sfałszowane to sfałszowane, bo jak mogą nie być sfałszowane? Są dowody sfałszowane! A Torek w swoim materiale totalnie nie zauważył, albo nie chciał zauważyć, że po paru dniach Cyrus totalnie zmienił narrację, a Karolek jako, że posiada pewne pojęcie o USA, to jeszcze dowalił Materiałem na temat, że atorek Pierdoli bzdury. Odniósł się także do tych wszystkich, w cudzysłowie, argumentów. Pokazując, że są totalnie wyssane z dubska za pomocą linków. Podobnie jak w przypadku Truszczyńskiej, też atorek się wielce obruszył, jak to szkalują, go niszczą i miażdżą. Tylko zamiast nagrać jakiegoś materiału, który by potem usunął jakiś tam płaczów w marynarce na stojaka w kuchni, sobie zrobił z komentarza na fejsie jakiś elaborat na dwie strony dlaczego ponieważ on jest atakowany on jest niszczony on jest miażdżony a dlaczegoż ja to komentuję w ogóle ponieważ jak zacząłem już odnosić się do tamtej sytuacji no to jak sytuacja się rozwija warto wam ją zreferować ale atorek może stwierdzić że próbuje się na nim wybić Nagrałem w sumie jeden filmik o tej dramie, od tego czasu przybyło mi jakieś 30 subów. Muszę zwolnić z tym wybijaniem się, bo jeszcze jeden filmik nagram i okazuje się, że będę musiał odebrać platynowy przycisk. No ale w każdym razie jesteśmy aktualnie na momencie, kiedy Atorek sobie wypisywał elaboraty wobec tego, że on jest szkalowany, niszczony, miażdżony. No i w tym momencie odniosła się do tego w filmie Korwin TV. Dzisiaj mamy trzy filmiki do omówienia, wobec tego nie będziemy zatrzymywać się na każdą pierwotę ale jedziemy. Zacznijmy od tytułu. Tytuł jest bardzo znamienity. Ator, przestań mi redakcję prześladować. Odpowiedź z redakcji Korwin TV. Rozumiem, że to jest czyste nawiązanie do cytatu stonogi, który stał się memem. Z jednej strony musiałbym się doczepić, że to nie jest jakby to powiedzieć zbyt dojrzałe, ale moi drodzy korwiniści, słyną z takich zagrań. Ha, zresztą chujnie telewizję, kanał na YouTubie. Też słynie z takich zagrań. I tutaj też dodam swoje trzy grosze, mój osobisty apel. Skończcie nazywać kanały na YouTubie telewizjami. To jest chujnie telewizja, kanał na YouTubie. Chcecie robić telewizję? Idźcie po koncesję. Chcecie zrobić kanał na YouTubie publicystyczny? To róbcie publicystyczny kanał na YouTubie. Wracając do tytułu, z jednej strony jest on dosyć mocną dziecinadą, a z drugiej strony jest bardzo pięknym przemyceniem wielokropku pewnego określenia. Gdyż, ponieważ iż w pełnym wydaniu ten cytat dosłowny, nieprzerobiony przez nich, brzmi: Ziobro kurwo jebana, przestań mi kurwo rodzinę prześladować. Odbieram to także w tym wielokrotku. Też próbują nazwać tak. Atorka. Przynajmniej to jest moje odczucie, niejako. Jeszcze względem opisu, to moi drodzy, jestem z was dumny. Mam więcej kasy na TPO niż Corwin TV, ponieważ Corwin TV ma TPO. A, a, frajerzy! To jest swoją drogą, moi drodzy, nobilitacja dla mnie, że kanał, który ma 48 tysięcy wyświetleń, naraz ma mniej kasy niż kanał, który ma niecały tysiąc. To jest piękne. To pokazuje kontakt pomiędzy twórcą i materiałami które są tworzone. Dobra, dosyć słodzenia, jedziemy z materiałem. Materiałem nagranym przez tych biedaków. Na wstępie wita was redakcja Korwin TV, tam mówią kto, sorry moi drodzy, ale to jest z kolei takie siermiężne. O ile Karolek z tym swoim kao, wiek, brzmi tak troszkę kiczowato, to tutaj to zawiało trochę cebulą. Kto pokazuje swojego rozmówcę na dzień dobry długopisem? To do jakiś wujek miras Ale dobra, jedziemy z tym, co mają do powiedzenia. Proszę państwa, dzisiaj wydanie Szpeci Ponieważ ja mam dość szkalowania przez yy, znanego youtubera Krzysztofa Atora Woźniaka. Piękne zaczęcie z grubej rury, że Atorek ich szkaluje. Dobra, przewiniemy to, ponieważ zaczyna się pierdzielenie, że no początkowo chcieliśmy to zignorować, bo to była kłótnia, to no właściwie nie była kłótnia, to była pierdoła. Uwaga, co jest ciekawe, materiałem zapalnym, przynajmniej według nich do zrobienia tego materiału nie było to, że sobie Atorek wielce szkalował ich za pomocą tweetów, to znaczy szkalował. Nie tweetów, komentarzy na fejsie, przepraszam, nie jest szkalował, tylko ich wielce tam cisnął, że jest szkalowany, niszczony, miażdżony. Nie, 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 to nie było to. Było to, że po tygodniu Atorek wspomniał ich na jakimś tam wywiadzie dziesiątym z kolei z Jackowskim. Moi drodzy, to jest norma, że Atorek ma niby jakiegoś tam gościa zaprosił go, ale zamiast pozwolić mu się wypowiedzieć, to zaczyna pierdolić na jakieś różne tematy, które nie mają większego sensu i powiązania. I wspomina ludzi na zasadzie takiej starej baby w kolejce. Zdarzyło się wam na pewno. Stać ze starymi babami w kolejce. No, i jeden typ z takich starych bab to jest baba, która mówi głośno, że niby, niby do siebie, niby gdzieś tam w eter, ale rzuca aluzję do kogoś. Przykładowo nakreślam sytuację: jest sobie taśma do zakupów w jakimkolwiek dyskoncie, sklepie, gdziekolwiek i rozkłada każdy swoje towary. Ty akurat jako jedyny z kolejki wyłożyłeś alkohol, i stoi sobie za tobą taka baba i mówi naraz, że no, niektórzy kupują rzeczy potrzebne. Bardzo potrzebne o tej porze dnia podczas pandemii, ale niektórzy wolą wywalić pieniądze na jakieś wody, na jakieś alkohole, żeby się uchlać, urżnąć jak świnia. Taki typ starej baby jest na tyle bezczelny, żeby ci powiedzieć coś głośno, ale jest na tyle przerażony jak malutki pieseczek, że nie powie ci tego w twarz. Taki typ korzysta bezczelnie na tym, że ci się nie chce wejść w konfrontację, albo masz lepsze rzeczy do roboty, albo nawet nie słyszysz jej. Jedyną opcją radzenia sobie z takim typem jest konfrontacja. Dlaczego? Dlatego, bo ta baba jest po prostu bezczelna i trzeba ją sprowadzić do pionu. Jak ją sprowadzisz do pionu, zamknie mordę i zachowa uwagi dla siebie. Ale dopóki się nie odwrócisz i nie skonfrontujesz z nią, to będzie cały czas pieprzyć bez sensu. Dlaczego? Bo ma w tym satysfakcję na zasadzie małego Jorka obszczekującego dużego psa. Odwracasz się, mówisz, słuchaj stara baba, patrz do swojego koszyka, co ty kupujesz tutaj, co? A może mi zapłacisz, jakie Jesteś taka mądra. Może postawisz całej kolejce i już baba zgaszona. Dlatego popieram każdą możliwą akcję gaszenia takich sapanin. Bo to co Atorek uprawia od wielu lat, to jest właśnie taka sapanina. Tylko nie w kolejce gdzieś tam publicznie, że stoi tu jeden z alkoholem, tylko na internecie. Wow, wreszcie mamy konkrety, konkrety, które były za zasłoną właśnie, no my je chcieliśmy bardzo ignorować, a się nie dało, wreszcie pojawiły się. Naczelny próbował napisać do atorka wiadomość prywatną, niestety spotkał się z dupą. A właściwie nie dupą, tylko botem, ale w sumie jeśli chodzi o fejsa to jest to samo. Ogólnie sobie nie będziemy tego czytać, ponieważ jesteśmy troszkę w plecy z czasem, ale pokrótce. Naczelny pokrótce opisuje, że co do mnie to koło mnie, ponieważ chodzicie o wilkosza i tak w w ogóle to usuń te wiadomości, że ktoś ci oferował w ogóle współpracę z Corwin TV, bo to jest nieprawda, bo Wilkosz zapraszał tylko do siebie jelu. Co mnie osobiście rozpierdala, to ten bot, ponieważ ten bot uwaga mówi, Ator ustawił mnie, abym ci podziękował, że chcesz się z nim skontaktować i przypomniał, że w wielu filmach mówił, że nie ma możliwości odpowiadać na wszystkie wiadomości, na przykład w filmie o swoim wypadku z grudnia 2015 rozumiecie, nawet bot sugeruje filmy Atorka. Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja na Naprawdę, a w każdym razie wiadomość do atorka dotarła, ale i zarazem nie, dlatego, bo mam wrażenie, że atorek nawet w ogóle nie sprawdza tej swojej poczty na payu. Bo wiecie, tak się składa, że u mnie na przykład na mailu rzeczywiście tam jest burdel, ale tam jest burdel, dlatego, bo ja otwieram i ja mam sto parę wiadomości nowych, które są od widzów szarpanek. I to jest burdel, który ja rzeczywiście muszę przejrzeć starannie, powoli. I od czasu do czasu ja mam za jedno wejście, na przykład przewertowane tam, nie wiem, 5 maili, 6 maili. Jak jadę gdzieś, nie wiem, pociągiem, to sobie mam dłuższą chwilę, to przeglądam te maile, sprawdzam, usuwam. Ale gdy nie miałem tego za pieprzu, zazwyczaj odpowiadałem do dwóch, trzech dni na maila. Z tego co wiem, Atorek nigdy nie miał rajdu na ten swój fanpage. Hejtowany nie był na nim. To znaczy, no był kiedyś tam, niby przez jakiś goś gościa na wykopie, ale to na wykopie się wrzuciło śmieszki jakieś i to się skończyło. Wobec tego według mnie, przy tym bardziej, że na fejsie to jest o wiele łatwiej, bo możesz sobie przez apkę to wertować, jest o wiele łatwiej prościej i przyjemniej wertować wiadomości, że tego chcę słuchać, tamtego nie chcę słuchać. Po prostu przypuszczam, że Atorkowi się zwyczajnie nie chce i on w ogóle nawet na wiadomości nie zagląda. To też jest ważne, naczelny zaznacza, że nie ma mowy w ogóle, żeby jakikolwiek gość od Kormin TV dostał hajs i że Ator Nazywa współpracą przyjście na wywiad. Po raz kolejny zaznaczam: Ja bym zrozumiał, jakby Atorek się mieszkał w jakiejś wsi, max 100 mieszkańców na Podlasiu, czy by mieszkał na drugim końcu Polski w ogóle i miał przyjechać do Warszawy na wywiad. Wypadałoby rzucić hajs na stół, ponieważ on musi zapierdzielać taki kawał drogi, nie? Ale! Atorek sobie mieszka w Warszawie. Wobec tego jedyny wydatek, jaki on może mieć, to nie wiem, 2 złote na bilet w metrze? Ewentualnie dycha na kepsa jakby zgłodniał po wywiadzie i nie wziął jedzenia ze sobą, wobec tego no to tyle. Więc totalnie nie wiem, czemu Atorek naraz pierdzieli o płatnej współpracy. Na jakiej podstawie, czyżby Atorkowi ktokolwiek kiedykolwiek proponował hajs za wywiad? Czy naraz stwierdził, że on jest super hiper duper ważny gość i jemu się należy? No nie, Atorku, tak to nie działa. Prosiłem atora, żeby pokazał, gdzie, tutaj, w jakim momencie, etapie dostał jakąkolwiek propozycję współpracy. Nie dotrzymaliśmy odpowiedzi na to pytanie. To jest ważne, moi drodzy, to jest ważne dlaczego? Dlatego, bo nie dał odpowiedzi jemu tak osobiście na osobności, na jeden na jeden. Co jest ważne, że były próby załagodzenia tego na spokojnie, na ludzie. No po prostu pan Krzysztof jest trochę emocjonalny, grube niedopowiedzenie. Wiecie co mnie wkurza? Wkurza mnie ten ton materiału, bo ten ton materiału z jednej strony jest taki na zasadzie, że my teraz odpowiadamy i rzucamy na stół potężne fakty. Jeb na stół, jeb na stół, jeb na stół, a z drugiej strony jest takie, ale my nie chcemy jakichś tam konfliktu, jakiegoś tam zaognienia, nie, nie, nie. I w takim głaskaniu, zagłaskiwaniu samego siebie na śmierć jest po prostu słabość tego materiału. Gubią się te fakty, gubią się te oryginalne fakty, te teksty rzeczywiście rzucane na na zasadzie, że słuchajcie, bo to nie jest tak. Sorry, ale powinniście zrobić krótki, zwięzły materiał na temat, raz, dwa, trzy i gotowe, a nie upodabniać się do atorka, że półgodzinne pierdzielenie. Zachowujecie się jak nastolatka trzymana przez pijanego wujka za tyłek, że z jednej strony chcielibyście zaprotestować, że wujek, weź odpuść, weź odpuść, ale z drugiej strony też nie chcecie mu przywalić w mordę przy wszystkich. No nie, miej jaja babo, weź łapę i przy fasol mu także nie wstanie. No i znów mamy konkret fragment. Politycy są po dobrymi propagandistami, wielu ma zaprzyjaźnione telewizje, zresztą jest jedna taka, utworzyła sobie wprost telewizję partyjną i udają dziennikarzy, to ci co mnie ostatnio pocisnęli wprost nawet się nie kryją z tym tutaj następuje znów teatralne święte oburzenie, które jest po prostu dla mnie żałosne, bo wszyscy wiemy o co chodzi, trzeba było to skomentować jednym prostym punchline'em, jedziemy dalej z faktami, ale nie dalej zgrywamy cnotkę niewydymkę, że no jak on mógł, no mógł i zrobił, zresztą spójrzmy wprawdzie w oczy, owszem jesteście organizacją okołopartyjną jesteście następną ręką Korwina i łapiecie na nazwisko Korwina jego kuce, owszem Oficjalnie nie jesteście z partii, nie jesteście nijak powiązani większą komitywą, wy tylko współpracujecie, wy tylko używacie logo, wy tylko używacie nazwiska, bla 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 bla. Ale jesteście ze środowiska korwinistycznego i się wy z tym nie ukryjecie. A jak patrzę na TPO to w sumie macie rację, że nie, nie jesteście za bardzo wspierani przez Janusza Korwinusza i jego paziów, ale to z kolei właśnie też dlatego, że korwiniści przyzwyczaili się, że kuce zawsze sypną hajsem. Więc takie głodne kawałki, że o, bo wy liczycie na wsparcie ludzi. Oczywiście, że liczycie na wsparcie ludzi. Wszystko, co prowadzą korwiniści, kiedykolwiek liczyło na wsparcie ludzi. Poza tym, ciekawi mnie zdanie, postanowiliśmy startować własnymi środkami, a korwin wyraził tylko zielone światło, żeby ta telewizja startowała. Powiedzcie mi, proszę, jakie zielone światło, jakie, jakie środki w ogóle musi mieć taka telewizja internetowa? Bo wiecie, tak się składa, że prowadzę kanał na YouTubie i mój wkład to jest tylko i wyłącznie hajs. Najpierw za jeden mikrofon, potem za drugi mikrofon. Jakiś lepszy program do obróbki niż ja mam, to na pewno by coś kosztował. Ja korzystam z freeware. Będę się zastanawiał nad czymś lepszym, żeby zrobić filmiki w lepszej jakości. Zwłaszcza, że mam teraz dzięki Wam okazję, za co to zrobić. No, ale to jest wkład praktycznie, no, no minimalny. Założenie kanału na YouTubie też jest darmowe, więc ja nie wiem, co Wy ogarniacie. Co mi praktycznie na sam koniec dopiero dowiadzie. Znajdujemy się, że oni nie znają osobiście woźniaka, nie widzieli go na oczy. I to są wszystkie rzeczy, które dowiedzieliśmy się w ciągu 21 minut. Materiału podsumowując, ten film, no, panowie trochę słabo. Mogliście go zrobić krótszy, albo dopierdolić do pieca. A tak mieliśmy materiał na zasadzie, no miałkie to, no no chcielibyście przywalić, a nie, no bo chcie nie chcecie, dramy, albo chcieliście przy... a nie, chcecie, bo nie. Albo się zdecydujta, albo pocałujta w dupę wójta. Oczywiście na to nagrał odpowiedź Atorek, bo jakżeby inaczej. Już wiemy, że będzie Sirius crazy shit, ponieważ Atorek jest w marynarce. Na całe szczęście nie w kuchni, więc tak źle nie ma. Pierwsza minuta, pierwsza... Przekłamstwa, Atorku. Korwin TV usiłuje zrobić mi dramę. Nie, Torku, to ty zacząłeś tymi swoimi wpisami czepianiem się, bo Karolek sobie wrzucił materiał i jak on mógł! Dokładnie jak truszczyńska. Truszczyńska cię poprawiła, już zapiekło cię w odbycie i zacząłeś nagrywać. Tylko tutaj zapiekło cię w odbycie i zacząłeś wypisywać jakieś wypracowania, rozbudowanie jednego komentarza do jakiejś, nie wiem, gigantycznej e, wypowiedzi eksperta. Zamiast uderzyć się w pierś, powiedzieć dobra, Sorry, zrąbałem, nie umiem. To wolałeś zagrać, że szkalują mnie, niszczą, jażdżą i doszukiwać się wszędzie spisku. I to właśnie wywołało dramę. Twoja reakcja, nie reakcja Korwin-TV. Korwin-TV tylko zareagowało na zasadzie: no kurna, ile można się odnosić, że o, telewizja propagandowa szkalują mnie na zlecenie, spisek, bo nie chciałem z nimi współpracować, nawet za pieniądze, bym nie współpracował o nie. Niszczą. I tak według mnie ten crazy shit musiał zostać wyjaśniony, ponieważ twój target i target korwinistów to jest właściwie to samo. A właściwie nie tyle korwinistów, co całej konfy, czyli innymi słowy, też celują w szury, spiski jakichś Żydów, masonów i tak dalej. Oraz dodatkowo wy właśnie taką narrację, że o wielcy Polacy patrioci, socjalizm zagraża nam, szkalują nas, niszczą. Przykro mi, taka jest moja diagnoza. Obie strony mogą się nie zgadzać, ale zobaczcie w swoje komentarze, zobaczcie co ci ludzie wypisują. Oni i nie widzieli tych wszystkich gadek o spiskach idów, masonów, o spiskach socjalistów, że światem rządzi jakaś tam, nie wiem, globalny neomarczyzm i tak dalej, znikąd. Oni to wzięli z waszych filmików, z waszych wypowiedzi, z narracji, jaką przez lata tworzycie. I w tym momencie, moi drodzy, zwróćcie uwagę, co atorek wyświetla. To rzekomo prostują brednie pana Cejrowskiego, popierając się moim wizerunkiem, moim pseudonimem. Dlaczego akurat moim? Zwróćcie uwagę, rzekomo brednie, czyli rzekomo, czyli w ogóle nie zero odniesienia do jakichkolwiek linków, do jakichkolwiek faktów, które Wilkosz podał. Zero nic. Zero też autokrytyki, że tak powie, Liłem brednie Cejrusa, Cejrus pierdolił bzdury, tutaj Wilkosz mi pokazał, są fakty, są linki. Nie, zero, Karolek sobie może gadać. I po raz kolejny pytanie, dlaczego akurat moim pseudonimem? Ponieważ tak działa język polski. Naturalnym dla nas jest zdanie Ator powtarza Brednie Cejrowskiego, a nienaturalnym zdaniem jest Brednie Cejrowskiego są powtarzane przez Atora. Ponieważ w taką stronę wytworzył się nasz język. Jest osoba czasownik reszta zdania. Mowa zależna jest mową, która odchodzi do lamusa. No ale cóż, Atorku, to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy na twoje jakieś tam teorie spiskowe odpowiedzią jest zwyczajna, prosta nauka ze szkoły podstawowej. Dlatego, że zabadała ich prawne! <laughs> naprawdę no, no, no naprawdę. Weź obejrzyj te linki, które rzucił Karolek, weź sobie je przeczytaj, weź się z nimi zapoznaj. Dalej Atorek pyta, dlaczego nie zrobili materiału, że ten sam pan Czerowski według nich bredzi na wrealu24.pl? Nie telewizja kanał na YouTubie. Ponieważ z tego co zrobiłem, mogłem zrobić chujowy research, wobec tego poprawcie mnie, nie martwcie się, nie zrobię wam dramy w komentarzach. Ten materiał powstał znacznie, znacznie później, a poza tym, w miarę upływu czasu w Realu 24-chujnie telewizja kanał na YouTube już zdążyło zmienić narrację! Właśnie z narracji takiego Ceirusa, który mówi, że na pewno, na pewno stuprocentowo po prostu wybory sfałszowane, tysiąc procent pewne. Wyszło, że a w sumie nie wiemy, może sfałszowane, może nie sfałszowane, to znaczy no na pewno lewaki, bo lewaki robią coś źle, bo wszystko co robi lewica, to jest złe, to na pewno sfałszowane, ale, ale to jest kwestia taka, że nie mamy dowodów. Już była totalna zmiana. U Ciebie tej zmiany nie było. Zresztą Karolek też się odnosił ogólnie do warsztatu dziennikarskiego, dziennikarzy, którzy biorą jedno źródło i sobie wrzucają od tak. A ty w sumie, mimo iż nie jesteś dziennikarzem, jesteś youtuberem, to zrobiłeś dokładnie tak. Wziąłeś sobie to, co ci pasowało, wziąłeś sobie te screeny tweetów Cejrusa, które ci pasowały i wrzuciłeś, ale nie podałeś linka do profilu Cejrusa, a o ironio już na wstępie tego profilu Cejrusa okazuje się, że pojawiają się tweety Cejrusa, które mówią, że no w sumie to tak to nie ma tych dowodów, że są sfałszowane wybory. Więc w momencie, kiedy materiał już wchodził, źródło zmieniało zdanie. Jeśli u uważasz się za jakiegoś tam dziennikarza, którym według mnie nie jesteś, to powinieneś też zwrócić na to uwagę, że jeśli źródło zmienia zdanie, to w tym momencie kasujemy materiał. Dlaczego? Dlatego, bo w momencie wychodzenia materiału, materiał nie jest aktualny. Ale czy zwróciłeś na to uwagę? Nie, wyrąbane. Prawda jest taka, że telewizja Corwin TV kłamie, a nie ja mówię prawdę. Gdzie? Pod jakim względem? Sami też publikowali materiał o możliwych fałszerstwach wyborczych w USA. Czemu asystent J.K.M. Karol Wilkosz nie zrobił więc materiału? Razem z prezesem Bradziliśmy? Ponieważ materiał wypuszczany w momencie, kiedy dotyczył sprawy, był aktualny. Wtedy wskazywały niektóre dowody na to, że mogą być Wybory sfałszowane. A mało tego, narracja tego materiału, tak poświęciłem się, musiałem słuchać tego pierdolenia. Była taka, że no nie wiemy, być może, być może, wszystko wskazuje na to, że raczej dowody wskazują, że być może były sfałszowane, ale nie wiemy, nie mamy jakichś konkretnych dowodów. I w owym czasie przekaz był aktualny, tylko ten Twój film, w tym momencie, który wrzuciłeś go, nie był aktualny. Rozumiesz zależność kontinuum czasowego, czy nie? I dobija mnie w ogóle rozstrzał, ponieważ rozstrzał tego materiału jest jak ruska Katiusza, bo z jednej strony właśnie są pokazywane jakieś tam konkretne niby dowody, takie punchline'y na temat faktycznej dramy, czyli na temat tego, że Ator wypuścił nieaktualny materiał, który skaszanił, ponieważ źródła wtedy były dostępne, świadczące, że to wszystko to jest pierdolenie. A słownie Atorek pierdoli na temat tego, że o, bo Korwin TV to jest telewizja partyjna, bo tam w zdjęciu w tle jest Janusz Korwin, myka to oni są partyjni. No są ale nijak to nie zmienia faktu, że skaszaniłeś materiał. To, co jest uprawiane w tym momencie, moi drodzy, to jest bezszczelne wykorzystywanie, ponieważ Atorek wie, zdaje sobie sprawę, że większość jego widzów, że tak to określę, o ile można tak nazwać widzami, słucha go. A nie ogląda, wobec tego nie można ich nazwać de facto widzami, tylko słuchaczami. I oni słuchając go, rzeczywiście dojdą do wniosku: no kurde, chłop ma rację, tak? Chłop ma rację w tej dramie, ponieważ oni są partyjni. To jest według mnie użyjcie escape rope, tak zwanego i manipulacja. Co to jest escape rope? Moi drodzy, nazwa się wzięła, jak ktoś grał w Pokémony na Gameboyu, to wie z takiego itemu, który pozwala ci wyjść z niewygodnej sytuacji, typu na przykład nie wiem, wchodzisz do jaskini i jest źle i używasz tego itemu escape rope no i jesteś bezpieczny. I tak samo określa się zabiegi, które stosuje gościu, żeby wyjść z sytuacji dla niego niewygodnej. Tutaj mamy za pomocą przekazu werbalnego, a nie ilustrowanego ucieczkę w, ale to przecież jesteście telewizją partyjną, czyli w ogóle ucieczka w nie to, o co była drama. I czysto według mojej opinii to jest hamskie To jest po prostu hamskie Z tym pięknym, całkowitym pominięciem poprzez przekaz werbalny powodu rozpoczęcia dramy przechodzimy do ataku Atorka. Atorek atakuje, twierdząc, że został zaatakowany i pokazuje screeny, ale uwaga, uwaga, nie pokazuje de facto screenów, pokazuje de facto wycinki konwersacji. Tylko wypowiedzi Karolka. Mamy tutaj takie teksty jak na przykład spokojnie pomyślał o współpracy. Mogliśmy promować niektóre twoje filmiki. Pomiędzy tym jest wielka czarna dziura. Wielka czarna dziura. To jest wszystko wycięte. Czyli publicznie i prywatne, przeprosiny od JM i finansowe benefity za współpracę z tobą. I to jest znak zapytania. I to też jest wycięte. Przypuszczam, że taki znak zapytania to zazwyczaj się podaje i to jest tylko moje przypuszczenie, ponieważ nie mam dostępu do tej rozmowy. Jak ktoś rzuca propozycję, że no wejdę w współpracę, ale musisz coś tam, coś tam. No i tutaj, a tutaj Karolek to podsumował na zasadzie, że czyli publiczne i prywatne przeprosiny od JKM i finansowe benefity, przynajmniej tak mi się to wydaje nie mamy całości rozmowy mamy na bezczelnego tylko wycięte to co akurat atorkowi się podobało Tutaj jak widzicie pada zaproszenie do współpracy, nie wywiadu, jak moglibyście się sugerować, jak oni mówili? No tak, tylko że tutaj mi to wygląda bez kontekstu totalnie. Oceniam bez kontekstu te screeny. Spokojnie pomyślał, nie pomyślimy, pomyślał o współpracy, moglibyśmy podpromować niektóre twoje filmiki, czy innymi słowy promowanie filmików. Corwin TV ma 40 tysięcy subów, a Torek ma około pół miliona subów. Jak myślicie, czy takie zdanie w tym kontekście by to miało sens, że Karolek mówi, moglibyśmy podpromować twoje filmiki w kontekście takim, że Korwin TV by, by promowało Woźniaka, naprawdę? Osobiście twierdzę, że właśnie tutaj Karolek wypowiada się nie w imieniu Korwin TV, tylko w imieniu partii. Sami korwiniści, z tego co kojarzy, weszli w pewnym momencie w komitywę z Marcinkiem, czyli wizytowali się praktycznie u niego co chwilę. I co chwilę z tego tytułu na ich grupach był link do jakiegoś nowego materiału, chujnie telewizji, kanału na YouTube. Zatem osobiście, Uważam, że to by miało sens, ale na razie mówię wprost. Mamy tylko i wyłącznie wycinki. Moja narracja na podstawie tych wycinków brzmi według mnie sensownie. Narracja, a torka według tych wycinków, według mnie brzmi bezsensownie. Mowa jest nawet o benefitach i przeprosinach od J.K.M. J.K.M. to jest skrót od Janusz Korwin-Mikke, jest to wiedza powszechna. Dziękuję, kapitanie, oczywistość. Ja tego nie przyjąłem, dlatego bo przeprosiny dla mnie, przeprosiny, czy to publiczne, czy to prywatne, to jest czymś, co się nie kopczy. A mimo to dla mnie właśnie wygląda z kontekstu wypowiedzi Wilkosza, że właśnie chciałeś przeprosin od JKM. Przynajmniej mi to tak wygląda. I znów mamy wycinki screenów. Wycinki screenów, gdzie mamy... Ee, Oby ciebie brakowało, ale rozumiem, Karolek pisze. A Torek odpisuje, ty weź nie wracaj do tego, co? I tutaj jest dziura. Tutaj jest czarna dziura. Jest wycięty komentarz. Co tu napisałeś? A dalej jest ok, ok. I A Torek zaś pisze, nigdy żadnego zaproszenia przez tyle lat nawet na konwencję wyborczą. A tu bach i transakcja związana z wystąpieniem u was. No way! I dopiero zaś jest ucięte, ucięte... I się pojawia znów wpisz z wilkosza, nie wiem co powiedzieć, widzę, że nic z tego nie będzie, przepraszam. Znów mamy czarną dziurę i powycinanie, i weź się człowieku, domyśl co tu było napisane, no nie wiem, no ja mogę teraz znów wróżyć z fusów. Patrzę swoją filiżankę kawy, patrzę na te komentarze, no i widzę tylko tyle, że, że tutaj zaś atorek mówi, że nigdy żadnego zaproszenia przez tyle lat, nawet na konwencję wyborczą, a tu bach, i transakcja wiązana z wystąpieniem u was nowhere. Czyli znów, atorek ma ból odbytnicy o wydarzenia w przeszłości. Ale po raz kolejny nie wiem o co. No tak działa współpraca. Współpraca się kończy, no to kończy się jakieś lizanie dupy, kończy się zapraszanie na konwencje, kończy się jakieś takie różne pierdolenie. Nie widzimy kontekstu, nie widzimy tej wymiany zdań, nie widzimy co atorek tam dokładnie napisał. Ale widzimy końcowy komentarz Karolka, że nie wiem co powiedzieć, nic z tego nie będzie, przepraszam. I każde zdanie zakończenie kropką. Moi drodzy, kiedy stawiamy kropkę w internecie? Kiedy jest to kropka nienawiści? Czyli, innymi słowy, było miło, ale w rozmowie zjawiło się coś, co sprawiło, że jest koniec imprezy. Nie wiem co atorek musiał nas krobać, żeby wkurzyć Karolka, ale może Karolek się tym pochwali. I oczywiście to jest tylko opisane jako uwaga przez, przez atorka pod propozycję Karola Wilkosza, asystenta Janusza Korwin-Mikkego, szefa partii w kontekście współpracy z Korwin TV. Czyli, innymi słowy, moi drodzy, Mamy to opisane tylko, mamy to opisane, ale nie mamy kontekstu sami. My musimy sami dopowiedzieć kontekst albo wierzyć atorkowi na słowo. A i tak niewygodne wypowiedzi są zaczernione. Sorry, ale to jest dla mnie nie dowód, to jest dla mnie tak przerobione, byleby akurat pasowało, pokażę tyle, ile by wyszło na moje. Albo pan Korwin czuje, że mnie skrzywdził, i wtedy powinien faktycznie mnie przeprosić. Chłopie, nikt nie czuje, że Korwin cię skrzywdził. Korwin po prostu nie wiedział, kim ty kurwa jesteś. To jest normalne. Nie jesteś jakimś mega najważniejszym człowiekiem w kraju, jesteś po prostu youtuberem Żyj z tym. Dlaczego nie pokazywałem wam całej rozmowy, a tylko fragmenty? O, to jest bardzo ciekawe, chyba chętnie się wszyscy razem o tym dowiemy. Ponieważ w tej rozmowie przywoływałem wszystkie brudy tego środowiska tak zwanych wolnościowców. Atorku, wejdź sobie na mój kanał, zobacz sobie filmy, wpisz sobie nawet korwinistów, obejrzyj sobie korwina, obejrzyj sobie materiały moje na temat korwina, obejrzyj sobie na temat protokołu 1%. To wszystko jest. To, to nie jest jakaś tajemna wiedza dziesiątego poziomu piekła. Nie musisz być na 32. levelu loży masońskiej. A też warto dodać, że skoro... Zaczynasz rzucać jakimiś tam właśnie tekstami, co tam Corwin zrobił, co tam oni odpierdolili o 1% w takiej zwyczajnej, normalnej rozmowie. To znaczy, że co najmniej nie idzie ona po Twojej myśli i co najmniej nie masz ochoty wejść w dialog. Za pomocą takich tekstów to ja zadałem pytanie Karolkowi, Karolek nie odpowiedział na szereg pytań, wobec tego nie spodziewam się, że Tobie odpowie. Zwłaszcza, że przypuszczam przynajmniej z kontekstu tych wypowiedzi coś chciałeś od niego uzyskać. Nie chcę wyciągać tych brodów publicznie, ponieważ nie chcę nikogo atakować, zostałem zaatakowany ja. Yeah. Uhum, a wklejanie wszędzie gdzie się dało tego co chwilę rozbudowanego bardziej i bardziej komentarza a pisanie komentarzy na korwinistów poprzez swojego fanpeya od godziny dwudziestej do północy to nie jest atak nie to, to, to są przyjacielskie zaloty publiczne kłamanie na mój temat publiczne podważanie mojego autorytetu ty masz autorytet nie zauważyłem. Z tego co wiem, na wykopie cisnął siebie bekę totalną. Jeśli chodzi o jakieś środowiska cisną cisnął siebie bekę totalną. Jeśli chodzi o środowiska korwinowe, no to hmm. Do niedawna być może, ale teraz stoją murem za swoimi idolami. Środowisko dziennikarskie w ogóle ci nie kojarzy, typie. Mainstreamowi dziennikarze kojarzą cię dalej z kurwieniem na antenie dzień dobry TVN. Więc totalnie nie wiem, gdzie ty masz autorytet. Chętnie bym się dowiedział. Powiedziałbym, że w gimnazjum na ale gimnazja zlikwidowali. Gdybym nie został zaatakowany, to bym zachował to, co Wam pokazuję i co Wam zaraz pokażę dla siebie. To jest dokładnie to, co w tym komentarzu też stworzył. Takie poczucie, że no widzicie, widzicie, bo zadzieracie ze mną, to ja wam teraz dopierdolę. To jest chamskie i to się nazywa przerzucaniem odpowiedzialności. Podobnie zachowuje się jakiś gość, który został zapędzony w koziróg przez policję i tam z wziął zakładnika, zastrzelił tego zakładnika. Też tłumaczy, że no nie zrobiłbym czego, nie zabiłbym tego człowieka, gdyby policja mnie ścigała. Nie, kłamiesz, miałeś wybór. Miałeś wybór się poddać i miałeś wybór... Podejść do tego przepisowo-sportowo. Zachowałeś się tak, a nie inaczej. Nie szukaj wymówki. Nie mam wątpliwości, że te ataki promują Korwin TV, są im na rękę. Ta i dlatego ich atak w cudzysłowie to było 23 minuty pierdolenia dwóch misiaków, którzy gadali, że z jednej strony by chcieli, ale nie chcieli. No normalnie Blitzkrieg przy tym to wycieczka harcerzy. Natomiast ja nie będę dawał się sprowokować, ponieważ moim celem nie jest dawanie reklamy ludziom, na które oni nie zasługują! Powiedział facet robiąc film o ludziach, którzy według niego na ten film nie zasługują. Tja, ma to sens. Postaram się ograniczyć dokładne cytaty, ponieważ no czas nas goni, za dużo tego. Pokrótce, atorek twierdzi, że przecież każdy powinien mieć do niego maila, powinien mieć do niego telefon, więc on nie wie, czemu tam ci napisali do niego na fanpage. Przecież on na fanpage to nie odpisuje, bo ma dużo wiadomości. To znaczy nie odpowiedział wprost, że nie odpisuje, ale daje do zrozumienia, że po prostu atorek ma to daleko i głęboko w dupie. Przynajmniej tyle rozumiem z tego przekazu. Tam dalej mówi, że przecież Telefon do mnie ma Janusz Korwin-Mikke, ma Artur Dziębor. Wyobraźmy to sobie. Jest sobie Korwin, siedzi sobie, wypisuje na fejsie pierdoły, jemu usuwają konto, zakłada drugie, w międzyczasie dostaje telefon. Panie Januszu, królu wspaniały, bo my byśmy chcieli telefon do Atorka, bo on nas szkaluje. Korwin na to by powiedział, y, ja nie mam pojęcia kto to jest, i trzasnął słuchawką. Ale tak na poważnie, naprawdę, a Torku myślisz, naprawdę masz takie duże ego, żeby twierdzić, że wszyscy teraz będą ruszali wszystkie osoby w partii, żeby dostać od ciebie numer? To nie jest koło w w udolnym, gdzie siedem osób się zbiera i się zna nawzajem jak łysy konie, to jest partia. A do wiceprezesów i tak dalej nie wydzwania się dlaczego, bo skalują nasz taki jeden się czepia na fejsie i na YouTubie. Możecie to zszokować, ale są ważniejsze rzeczy od ciebie. Dlaczego nie napisali maila do menedżera? Według mnie dowodem na megalomanię Atora jest fakt, iż posiada menedżera. Nawet jakby miał pierdylion subów, to jedyny menedżer, jakiego bo będę miał, to task manager. Po prostu nie uważam się za jakiegoś gigantycznego celebryty, bo wrzucam filmiki na YouTube. Tobie polecam to samo. Tutaj mamy cytat z naczelnego, że ja pana Krzysztofa nie znam. No i atorek, no nie znasz mnie, człowieku, i dlatego próbowałeś wbić mi na kanał w 2018 roku. Ten screen to jest chyba troszkę żelazkiem robiony, ale spróbuję go przeczytać. Dzień dobry, postanowiłem napisać dla pana i z powodu, a do pana, z powodu filmu na temat Ukrainy. Uspokajam jednak, że to nie będzie żaden hejt, a jedynie zaręczenie do. Medy... zaproszenie do merytorycznej dyskusji. Sorry, ale to jest screen robiony żelazkiem. Przez, przy, przede wszystkim chciałbym zauważyć, że. Od lekko dwóch lat jestem osobą zajmującą się politycznie, społecznie i kulturowo Ukrainą. Prowadzę kanał, jakiś tam TV, gdybyście, gdy, gdzie odpowiadam na temat Ukrainy i szeroko pojętego Wschodu. Przed chwilą obejrzałem pana materiał dotyczący Ukrainy i chciałbym zaproponować, żebyśmy w miarę możliwości poprzeprowadzali dyskusję dyskusję w tym temacie pada tam bowiem wiele kwestii których zakwestionowanie nie mogę się zgadzać i nieczytelne je na krzyw i bezprawnie uderzające w obraz tego kraju Porozumiem wydźwięk e, całości, jednak uważam, że uznawanie takich treści jak państwo upadku, czy też mówienie o braku ochrony polskich zabytków jest jawnym przekształceniem, przekłamaniem, chyba to jest. E, pan, który wystąpił w wywiadzie na drugiej e, ekspozycji. Jednak jeden wyraz nie ma e, czasu wytworzyć e, porozumienia e, z tym, bardziej e, sytuacji, na którą się znajduje. Jeśli byłby Pan zainteresowany dyskusją, zapraszam do kontaktu. Czyli innymi słowy, z tego co zrozumiałem, z tego co da się w ogóle odczytać, no bo to jest screen, który jest specjalnie zrobiony taki mal, 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 malutenki, maluteńki, żeby nikt się nie dowiedział. Doświadczy, no, no w sumie nic, no facet nie chciał się wbić na kanał, tylko usłyszał pierdoły i w sposób normalny no w sumie nic nowego, no niestety Atorku, ale u Ciebie z researchem od dłuższego czasu zawsze według mnie przynajmniej i według też niektórych innych ludzi jest dosyć słabo. Więc w sumie, no to tutaj nie ma nic do zarzucenia, jest sobie facet, który prowadzi kanał na temat Ukrainy, twierdzi, że pierdolisz i teraz normalnie chce nagrać z Tobą. Bo zaprosiłeś poprzedniego gościa na kanał i ten gościu zaczął gadać pierdoły. Wobec tego on chce to naprostować. Normalne. A Atorek uciekł w... Uwaga, uwaga, dyskusja jak czytam to raczej nie ze mną. To, to jest zastanawiające swoją drogą. Czemu wypowiedzi Atorka są wyraźne, a te wypowiedzi tego gościa to tak średnio. E, jak wrócę z wakacji, dam panu znać kontakt do tamtego e, rozmówcy. Pozdrawiam. I tutaj też jest ciekawe, że bot się nie włączył moi drodzy. Proszę bardzo, mamy tutaj rozmowę bez bota. No nie Atorku, tutaj pod tym względem zgadzam się z tym naczelnym CorwinTV, że walnąłeś kaszanę Walnąłeś kaszanę, która została walnięta na twoim kanale Wobec tego na twoim kanale fajnie by było ją sprostować Jeśli ja na przykład zaproszę jakiegokolwiek gościa I ten gość zacznie mi gadać pierdoły na moim kanale To nie jest tak, że ja umywam ręce Nie, 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 to nie jest moja wina To jest wina tamtego gościa Nie, jestem odpowiedzialny za gościa Zaprosiłem, zatwierdziłem swoim ryjcem To co on mówi, to jest mój kanał i dalej mamy ciekawą rewelację, ponieważ mamy rozwinięcie tego screena. E, dyskusja, jak czytam, nie ze mną. No tak i gościu odpisuje, naczelny odpisuje. Pozdrawiam również, miłego dnia. E, prośba o przypomnienie się w poniedziałek. Dobrze, jasne, nie ma problemu, e, bo na początku wakacji jestem na se zapominam. Czy coś takiego. Niewyraźnie. Przepraszam bardzo. No i tutaj naczelny odpisuje. Wiadomo, nie przeszkadzam. Pozdrawiam. E, pozdrawiam. No i atorek odpisuje, że kłaniam się. tu jest kontakt do tego gościa. Pozdrawiam. Dziękuję. Gdyby chcia pan chciał kiedyś yy, komentarz, o tu jest tak, komentarz do jakichś wydarzeń na Ukrainie yy, na film, polecam się. Dziękuję, będę pamiętał. Pan Orłowski chciał debaty rzekomo na temat różnych nieścisłości, które rzekomo powiedział mój gość. Rozumiecie, czy on nawet się nie przyznaje do tego, że gość, którego zaprosił, gadał pierdoły. Nie, 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 to jest wszystko co Atorek zaprosił, wszystko co Atorek powiedział, wszystko co ten gość powiedział, to on ma rację, 100% racji, bo Atorek to desygnował, Atorek to wypuścił i jego gość ma 1000% racji, a ty zamknij mordę hejterze. No nie, nie tak to działa. To widzimy znów Atorek donosi sam na siebie przykłady od, odrzucania odpowiedzialności, że nie, nie, to nie jest moja sprawa. Dla mnie to oznacza obawę, że pana Orłowskiego ten rozmówca rozniesie po prostu na strzępy. No nie, to oznacza, że jeśli na twoim kanale widzowie mieli dostęp do jakiejś informacji, do jakichś tez z Dubska wziętych, no to fajnie by było, jakby mieli debatę dwóch gości. Owszem, Orłowski mógłby sobie wtedy nagrać filmik w ogóle bez konsultacji z tobą na zasadzie, że u Atorka jakiś tam gościu pierdoli o Ukrainie, tylko zaś by było, że jesteś szkalowany, niszczony, atakowany, miażdżony. A on to chciał załatwić w sposób cywilizowany, ponieważ zaufał, że ty prowadzisz jakiekolwiek wartości. Edukacyjne dla swojej widowni. Z tego co spotykam się z różnymi, jakimiś tam relacjami na mailu, na osobistych wiadomościach, to było paru właśnie takich gości, którzy stwierdzili, uczciwie założyli, że ty prowadzisz jakąś narrację wynikającą czysto z niewiedzy i chcą cię swoją wiedzą oświecić oraz twoją widownią. I ty miałeś ich zwyczajnie po prostu w dupie. Dalej, atorek broni Hochoa, który sam stworzył na zasadzie: że ja nie mam oporu w promowaniu słabszych kanałów, mniejszych od mnie? Nikt typie nie powiedział, że masz. Uwaga, uwaga, bo dalej będzie po prostu kino. A Torek oburza się, że Corwin TV zrobiło pasek, żeby dawać pieniądze, rozumiecie? Kość, który ma najebane, nienawrzucane, najebane reklam, oburza się na pasek dawać hajs A Torek, serio. Dalej, Atorek stwierdza, że użyte fragmenty, które zostały użyte w materiale, zostały użyte bezprawnie, ponieważ oni nie, nie napisali. Skąd wzięli źródło? Co jest oczywiście z dupy, dlatego, ponieważ nie muszą napisać źródła, nie muszą określić źródła, jeśli cały film odnosi się do źródła. Mówią, że rozmawiają o Krzysztofie, Atorze Woźniaku z kanału wideo wideoprezentacje. Bo a nawet mówią dokładnie, kiedy ten film się pojawił. Ale Atorek oczywiście twierdzi, że nie, bo nie jest napisane pod filmem, ani na filmie, kiedy zostało to użyte, skąd zostało użyte, wobec tego prawo cytatu jest złamane on chce teraz, żeby mu zapłacili, rozumiecie? Według stawki podanej na kanale. Co do stawki podanej na kanale, moi drodzy, to jest film, który już dawno, ale to dawno chciałem zrobić. Chciałem poruszyć to, ale chciałem to poruszyć na, na jakimś tam innym osobnym filmie, ogólnie o atorku, zrobić taki film. Bo to jest coś, co jest według mnie jest kurwa hamskie. Wchodzimy sobie na wideo prezentacje, e, informacje i opis. Czytamy opis. Witaj na kanale poświęconym głównie publicysty. Znajdziesz tu treści, nie teoriom spiskowym, z dupy Żydzi, Masoni i tak dalej. Nie wiem, trzecie oko w dupie Jackowski i takie pierdoły szczepionki, zaczipują i tak dalej. Znajdziesz tu treści poruszające zarówno tematy popularne, jak i niszowe. Nie brakuje także polityki, odniesień do najnowszych wydarzeń oraz tematów społecznych, ekonomicznych i prawnych. Raz w tygodniu, w niedzielę o 21, publikujemy zaś jedną teorię spiskową. Zapytania biznesowe, firma, bla bla bla. Darowizny, wsparcie dla twórczych, oczywiście hajsy się musiały pojawić. I uwaga, 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 uwaga. cennik komercyjnego, chcesz za darmo, napisz mail i zapytaj o zgodę wykorzystania materiałów za każdorazowe Życie. Obrazek wyróżniający, Welnie standardowa miniatura 1500 Fragment od jednej klatki do jednej minuty 3000 Fragment od jednej minuty do dziesięciu 5000 Fragment powyżej 10 minut dziesięć tysięcy kurwa złoty 10 tysięcy złotych za używanie pierdolonego prawa cytatu Moi drodzy to co jest tam napisane co najmniej nie jest normalne według mnie I co najmniej nie ma podstawy prawnej, to jest taki typowy Straszak dla nisko-levelowych komentatorów, którzy by chcieli w ogóle jakoś pocisnąć, chcieliby poruszyć, wypowiedzieć się na jakiś temat, ale nie mają zielonego pojęcia o prawie cytatu i fair use oraz jak to działa. I to jest po prostu hamskie. Nie ma możliwości, nie ma podstawy prawnej, dlaczego akurat atorkowi mieliby tyle zapłacić. Ale atoryk oczywiście mówi: Tu teraz zapłacicie za użycie tego materiału. Oczywiście tam dalej jest pierdzielenie: że jak żona się zgodzi i pojedziemy po różnych miejscach, to te pieniądze oczywiście zostaną przeznaczone na cel charytatywny. Ojojoj, ojojoj! Oj. Ale ogólnie pokrótce przesłanie jest dawać hajs. I jakieś tam przez piątą wodę po kisielu dawanie do zrozumienia, że być może będzie droga prawna. Nie, atorku, nie tak to działa. Po raz kolejny. To znaczy, nie, no, oczywiście swoich widzów takim czymś kup. Piłeś, bo to jest bardzo poważne. Bo teraz nie szkalują, niszczą, a ja teraz się nie dam. Mało tego jeszcze przeznaczę pieniądze na biedne stworzonka, istotki. Totalnie nie pamiętam angielskiego określenia, ale właśnie jest takie angielskie określenie na osobę, która zachwyca się samym sobą i zaczyna ubierać jakoś rzeczy, swoje działania, swoje akcje w jakieś idealne, wyidealizowane idee, do których dąży. I atorek tutaj według mnie robi to samo. To nie jest tak, że on kręci dramę dlatego, ponieważ on jest wielce obrażony, bo go dupa pieczy nie, 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 bo on to robi, żeby pomóc biednym istotkom, bo przecież kasa, którą przekaże Corwin TV, to pójdzie na biedne istotki. A fakt, że nie ma nawet na to podstawy prawnej i nie ma powodów, dla którego Corwin TV by dało ten hajs, no to to już jest nieważne. I wreszcie omawiamy ostatni etap tej dramy, na teraz ostatni, czyli innymi słowy filmik Karolka. Mówicie, tak się składa, moi drodzy, że Karolek sobie wrzucił filmik, tym razem rzucił na swoim własnym kanale. Nie wiem czemu szkoda, ponieważ według mnie to dalej powinno być prowadzone poprzez Korwin TV, bo ten kanał aktualnie rajdują fani Atorka, dzieciaki i różne inne. Ale cóż, zrobił tak, a nie inaczej, jego wybór. Karolek zwraca słuszną uwagę, że to właściwie na tym etapie Atorek się wybija na Korwin TV i podaje jako dowód wyświetlenia. No i proszę bardzo, mamy fakt od razu na dzień dobry, w mordę walnięty. Czemu nie można było tak? Czemu było 21 minut pierdziel, Dwóch misiów, że oni by chcieli, a nie mogli, a nie by chcieli, a nie mogli. Raz, dwa, trzy i gotowe. Poza tym tutaj w sumie też bym dyskutował trochę, że nie tyle atorek się wybija na Korwin TV samym, ale atorek przynajmniej według mnie od 2015 roku wybija się na korwinistach. Wcześniej to był jakiś tam atorek nagrywający jakieś tam filmiki, ale potem pojawił się jako gość na listach partii Korwin. I zaufajcie mi, gigantyczny wzrost jego subu właśnie wyniknął z tego, że pojawił się u korwinistów, że zaczął mówić, propsować korwinizm i ogólnie gadał tak, że kucom się spodobało. Wobec tego jak najbardziej popieram tezę, że partia Korwin, niekoniecznie Korwin TV, ale partia Korwin wypromowała Woźniaka. Ale ale jak? Dlaczego? Przecież Korwin TV ma mniej subów. No tak, mam mniej subów, ale zagłosowało na ogólnie kuce, konfederację, całą tę bandę około milion osób. Milion zweryfikowanych osób. Milion ludzi, którzy przyszli, zagłosowali, oddali do urny swój głos, zaświadczyli to dowodem osobistym, dostali kartę do głosowania. Nie zgadzam się z nimi i twierdzę, że w ogóle nie powinni głosować na tę partię, no ale przyszli, oddali głos, byli faktycznymi osobami. Tymczasem konta na YouTubie niedokładnie, niekoniecznie są realnymi osobami. Konto na YouTubie to jest konto Google. Jedna osoba może mieć parę kont, dodatkowo jeszcze są konta fejkowe, mogą zostać założone przez przez osiemnastolatków, ale mogą być też założone przez totalne dzieciaki. A wiek to nie jest weryfikowalny za pomocą dowodu osobistego, tylko wiek jest po prostu wpisany. Wpisujesz sobie wiek, jaki chcesz i my wierzymy ci na słowo. Karolek tutaj nam daje background tego, co pokazał Atorek. Nakreśla go oczywiście werbalnie, nie pokazuje, że tutaj była sytuacja taka, że ochodziło mu o współpracę. Nie współpracę w sensie Corwin TV i Atorek, tylko on i Karol Wilkosz, czyli zwyczajnie po po prostu pomiędzy tymi dwoma gośćmi. I szczerze mówiąc, to brzmi legitnie. Nie podoba mi się tylko jedna, jedyna rzecz. Otóż Karolek mówi, że nie pokaże nam screenów tej rozmowy, ponieważ został zbanowany przez Atorka. Moi drodzy, powiem Wam tak: jest możliwym, żebyś został zbanowany i widział rozmowy. Wystarczy to sobie normalnie wejść w messengera, w e, rozmowy i przeglądać je. Od razu mówię, że nie wiem, jakie z fanpage'ami nigdy nie wymieniałem dyskusji prywatnych z fanpage'em, który mnie zbanował. Dajcie znać w komentarzach. Jak Wy to widzicie, ponieważ no ja twierdzę, że coś tu jest, coś tu nie gra. Karolek się oburzył, że atorek pokazał prywatne wiadomości, bo jak tak w ogóle można? Powiem tak, moi drodzy, to nie jest etyczne, bez zgody jednej osoby pokazywanie wiadomości, a właściwie pokazywanie nawet wycinków wiadomości. Ale to nie oznacza, że to jest jakaś wielka, niewybaczalna rzecz. Zwłaszcza, że rozmawiamy o atorku, czyli gościu, który nie jest z wykształcenia dziennikarzem, bo jakby był z wykształcenia dziennikarzem, to by wiedział, był nauczony, że jest coś takiego jak etyka dziennikarska. Tutaj Tem coisinha, mano. Dalej mamy konkrety, czyli mamy podsumowanie sytuacji, że rzeczywiście Karolek mówi: Ja rzuciłem materiał merytoryczny, faktyczny, źródła w opisie, wszystko. Reakcja atorka była na to, że zaczął się zachować, i tutaj cytuję, jak jakiś mitoman. To jest tylko moja opinia, ale twierdzę, że nikt lepiej nie podsumował reakcji atorka. To jest szurskie dorabianie sobie teorii do rzeczy, które nastąpiły. Jakieś doszukiwanie się spisków, doszukiwanie się, ustawianie siebie jednym czeregu z Sejrusem, że chcą cię dojechać. Chcą cię zniszczyć, chcą cię zmiażdżyć. Może was szokuje, ale tak normalni ludzie nie robią. Karolek, szczerze mówiąc, widać, że podchodzi do tego materiału emocjonalnie, ponieważ cały materiał składał się właściwie tylko z 8 minut, które i tak były troszkę przesadzone. W 8 minutach mamy też wyciągnięty jeden screen, że Atorek kiedyś tam właśnie y, sapał się we wrześniu jeszcze do korwinistów. Więc kto tu kogo atakuje, przesłanie, że Atorek chyba ma wyraźne problemy z przyjmowaniem krytyki ze sobą. z Zwłaszcza, że nie reaguje na fakty, ponieważ fakty go nie obchodzą. On woli sobie już to z góry teorię. Szczerze mówiąc, zalecam wam obejrzenie tego filmiku. To jest 8 minut, zapoznanie bardzo szybkie, łatwe i przyjemne. Tylko według mnie zbyt emocjonalne, bo można było podejść do tego na luzie. Można było podejść do tego tak jak na openingu, czyli innymi słowy, przywitanie, jeb, faktem od razu jak mięsem. Potem można było przywalić znów następnym faktem jak mięsem. Potem można by było paroma tekścikami ironicznymi i zawsze by to jakoś było. Ale i tak wyszło według mnie no nawet spoko i o wiele lepiej niż tamte materiały, które zostały zrobione przez tych dwóch ciapciaków oraz Atorka. Podsumowując całą tę dramę, bo już naprawdę za dużo moi drodzy, za dużo wyszło tego materiału, powiem tak, nie rozumiem reakcji korwinistów. Macie typa na talerzu, typ się po prostu ośmiesza bajaniem o wszelkich spiskach, układach, układzika, żeby dojechać biednego Atorka. Moglibyście go w trybie natychmiastowym wyjaśnić? Wy podchodzicie do tego na zasadzie takiego ciepłoletniego podejścia. Nikt nie lubi ciepłoletniego podejścia. Albo masz rację i wtedy idziesz z kimś na spinę, albo uciekasz właśnie w takie, a może się dogadamy, a może byśmy nie szli, a może byśmy się uspokojili. Nie ma takiego bicia, jedziecie z typem. Zwłaszcza, że w tym momencie Ator przewodzi narracją. To on wystawia warunki na zasadzie, że on jest niszczony, szkalowany, miał żony i on żąda od was jakiejś tam kasy. To wy powinniście zrobić materiał na zasadzie Ator, od iluś tam lat masz ból dupy, od iluś lat coś tam brzdąkasz sobie pod nosem, coś tam buczysz, jęczysz, albo się opanujesz, albo pójdziemy sobie do sądu i będzie źle. Wy tego nie zrobiliście i wy w tym momencie wyszliście po prostu na śmiesznych. Trzeba było dać Karolkowi opublikować to, co miał opublikować na kanale Corwin TV, i by się być może skończyło. Teraz co? Teraz wygląda na to moi drodzy, że posprzedawali sobie wszyscy kuksańce na zasadzie kuksańców. Najgorsze jest to, że właśnie ten kuksaniec Karolka to jest na jego kanale. Z tego co widzę jest mała popularność, mała liczba wyświetleń, wobec tego to może zginąć tam w tle. I co w tym momencie może wyniknąć z tego? No nic. Może wyniknąć to, że wszyscy wrócą na swoje miejsca, tam posprzedawali sobie kuksańce i to tyle. A Torek przez najbliższe parę lat jeszcze będzie buczał, jak to Korwin wbił mu nóż w plecy. Corvin TV zajmie się swoimi sprawami i tak to się będzie działo na tej wsi. Co według mnie powinno się zdarzyć? W tym momencie powinno się zrobić prosty telefon do jakiegokolwiek prawnika, który jest w ramach Corwin Landu całego paziów różnych innych, czy po na przykład nie wiem, a niech będzie chociażby pani Wilk. Jest dosyć dobrym prawnikiem, powinna ona zająć się materiałem atorka i zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem próba wyłudzenia pieniędzy. Osobiście nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Twierdzę, że to jest po prostu żądanie z dupy, ale nie podsunąłbym tego pod wyłudzenie, ale być może. W tym momencie robi się profesjonalne pismo podbite pieczątką i w ogóle, które prawdopodobnie pani Wilk, pani Mecenas Wilk zrobi sobie raz, dwa, trzy i nawet nie będzie chciała za to złotówki. Takie pisemko się atorkowi wysyła, no i się wyjaśnia typa. Na zasadzie albo się przyzna do tego, że zrobił chujowy research, i w tym momencie przeprasza za tą całą dramę, albo idziemy do sądu. Jednak moi drodzy, przypuszczam, że odnoszę takie małe wrażenie, że na to się nie zanosi. Jednak mam nadzieję, że wśród środowisk tak zwanych wielkich polaków patriotów pojawiła się pewna fama, fama rzucona na atorka świadcząca o tym, że nie warto za bardzo wchodzić z nim w jakąkolwiek Komitywę, no bo to po prostu może się skończyć niepotrzebną spiną. Spiną, w której znów atorek zagra tę samą kartą, czyli kartą rannego łabędzia ofiary, i spinę, którą znów przysporzy tylko i wyłącznie Raidu w widowni atorka. Widowni, która według mnie jest oporna na wszystkie fakty, oporna na jakiekolwiek argumenty, tylko i wyłącznie wyznaje wiarę w jednego wielkiego atorka. Plusem środowisk antyszurskich natomiast jest to, że część szurów przestanie popierać Konfederację, a część Konfederatów przestanie oglądać Atorka. I to jest właściwie tyle, co mam do powiedzenia na temat tej dramy, ale jestem ciekaw Waszego zdania. Co myślicie? Ma rację Atorek, czy ma rację Karolek? Śmiało podzielcie się tym w komentarzach, ponieważ one jak zwykle są Wasze.